Panie prezydencie, można chyba pokusić się o takie stwierdzenie, jeżeli nie, to proszę mi wybaczyć, że dawna kopalnia węgla kamiennego Katowice dzisiaj jest kopalnią kultury. Czy możemy postawić taką tezę? Myślę, że to jest bardzo cenne określenie. Nie ukrywam, kiedy schodziłem ze sceny politycznej, schodząc ze sceny NOSPR-u, użyłem takiego porównania. To jest potężna transformacja. Miejsce, które było kopalnią węgla, stało się kopalnią kultury. Jest to chyba pewien znak czasu. Wydaje mi się, że Katowicom, nie tylko Katowicom, w ogóle całej aglomeracji, brakowało takiego wymiaru kulturalnego, który jest bardzo istotnym elementem promocji kulturalnego i naukowego. I będąc prezydentem, postawiłem bardzo duży nacisk na ten obszar kultury i nauki. Jakich rad mógłby Pan udzielić tym wszystkim samorządowcom, którzy w tej chwili stoją w obliczu właśnie takich decyzji, w jaki sposób przekształcać swoje miasta, aby nie zatraciły swojej świetności, nie odcinały się od tradycji, a z drugiej strony szły do przodu, żeby rozwijały się? Każde miasto jest inne. Trzeba poznać jego historię, poczuć jego duszę, poczuć, jak serce tego miasta bije, żeby dać w miarę obiektywne wskazówki, co należy robić. Z czym ja się zetknąłem? Przede wszystkim miasto się rozwijało bardzo fajnie, ale tam, gdzie były łatwe grunty do pozyskania, obok lasów, na terenie łąk, gdzie nie należało zainwestować zbyt dużej kasy, żeby uzyskać właściwy efekt. Nie ukrywam, że staliśmy przed niesamowitym wyzwaniem, ponieważ w centrum Katowic funkcjonowała kopalnia Katowice, kopalnia Kleofas, Huta Beldon, więc to miasto w istocie tak w przeszłości było tworzone. One było oparte na zakładach produkcyjnych z reguły przemysłu ciężkiego i dopiero dodatkiem były mieszkania. Nie wszystkie oczywiście, bo ścisłe centrum miasta to jest znacznie starsza zabudowa, ale to było w przeszłości niesamowitym motorem rozwojowym miasta, ale niestety to się wszystko zmieniło. Czas to zmiany i staliśmy pod gigantycznym wyzwaniem, jak zagospodarować te tereny, w jaki sposób. Pierwszym takim wyznacznikiem były tereny po kopalni Kleofas, tam gdzie jest Silesia City Center. Było wiadomo, że trzeba znaczących nakładów, żeby ten teren zmienić i te nakłady muszą być skierowane na inwestycje, które rokują realny, szybki zwrot z nakładów. Z tego powodu koncepcja budowy centrum handlowego, ale co istotne, inwestor zadeklarował nie tylko strefę czysto komercyjną, ale również mieszkania i biurowce. Tak? Trwało to naprawdę trochę lat, ale ten projekt został zrealizowany. Kolejnym terenem był obszar po kopalni Katowice. Tutaj w zasadzie pomimo presji deweloperów podjąłem decyzję, żeby jednak przeznaczyć to na funkcje publiczne. Tak? I miasta muszą rozważyć, gdzie pomóc potencjalnemu inwestorowi, go zachęcić, żeby zainwestował w tereny poprzemysłowe znajdujące się w centrum miasta, ale z drugiej strony powinny dokładnej analizy dokonać, które tereny poprzemysłowe warto jednak zachować w obszarze właścicielskim miasta i próbować wygenerować jednak pewne funkcje centrotwórcze, kulturotwórcze w tych obszarach. Tak się stało w przypadku Katowic, aczkolwiek to nie jest tak, że od samego początku był zamysł budowy pełnej strefy kultury. Muzeum Śląskie miało być ulokowane na południu Katowic, w rejonie ulicy Ceglanej. Po wielkiej dyskusji publicznej podjęto decyzję, żeby przenieść lokalizację na tereny po kopalni Katowice i nie ukrywam, że pomimo tego, że Muzeum Śląskie nie jest własnością, tak się wyrażę, miasta, miasto przeznaczyło znaczące środki na przekazanie gruntów, na dopłaty, na zamianę lokalizacji i przez to muzeum zostało przeniesione, jego budowa, na tereny po kopalni Katowice. Centrum Kongresowe było od początku planowane na tych terenach, natomiast NOSP pierwotnie miała być modernizowana sala, która się znajduje przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, ale wyniki pokazały konstrukcyjne, akustyczne, że nie ma szans, że doprowadzi do właściwej jakości i wtedy zapadła decyzja, żeby też przenieść lokalizację na tereny po kopalni Katowice. Dlaczego stało się to możliwe? Ponieważ od 1998 roku miasto Katowice skutecznie przejmowało, one nie były własnością miasta Katowice. Za podatki VAT skupowało te tereny. To był długi proces, który
wymagał dużych nakładów, nawet finansowych, żeby te tereny scalić, żeby można było zbudować coś niepowtarzalnego. I te sprawy związane ze scalaniem, przejmowaniem tych gruntów naprawdę dużo czasu zajęły. Ale ja uważam, że nie można, przede wszystkim trzeba zrobić wszystko, żeby te tereny poprzemysłowe, nie oddawać łatwych terenów, prostych inwestycyjnie, ale jednak zachęcać inwestorów, żeby zainwestowali właśnie w te trudne tereny poprzemysłowe. Trzeba jednak uruchomić pewne pomocowe rzeczy. Wiadomo, że nie można przekazać środków finansowych, ale cała infrastruktury, drogi, dojazdy, oświetlenia, cała infrastruktura podziemna, to miasto powinno zrobić. I naprawdę rozważyć, żeby jednak pewne takie centrotwórcze, kulturotwórcze rzeczy wprowadzić. I ja uważam, że to jest niesamowicie potrzebne dla rozwoju miasta. Właśnie kultura w moim przekonaniu bardziej nawet niż sport. Bardzo serdecznie dziękuję.